Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wizardsów. Chodzimy sobie tutaj na Wizardsy, będziemy grali, tylko sobie wybiorę kita, jak mi przestanie lagować. No, musi się wszystko czytać, więc to na początku może tak troszeczkę zlagować. Sobie jeszcze sprawdzę. A, nie ma jej, dobra. Ogólnie, jak wiecie bądź nie, bo w sumie nie wiem, kiedy ten odcinek wrzucę. Znaczy na pewno wrzucę już po tym, po turnieju, ale nie wiem, jak będzie później. Mieliśmy turniej z Overwatcha. Ja to w sumie nagrywam w dzień po turnieju. Ale ogólnie chodzi o to, że... Czekajcie, muszę się uzbroić. Dobra, już po gościu. Zbieramy jego staw. Trzeba teraz uciekać, bo gościu mnie jeden goni. Dobra. Szybko. Fucking hell. Dobra. Uciekamy tędy. Uciekamy tędy. Teraz tu. Może mnie wypchnąć, jak będzie miał spela. Ogólnie chcę powiedzieć, że może się na moim kanale, co jest bardzo prawdopodobne, ale nie wiadomo kiedy, pojawić parę odcinków z Forestem. Tak, z Forestem. Kto zna Foresta, bardzo polecam kanał. W sumie muszę dawać linki do Foresta, do kanału. Kurde, zabił mnie. No nic, to wracamy do Huba i przejdziemy sobie na inny serwerek. No, sam mówił, że nie wie kiedy, bo ma pracę tak dalej i no nie wiem, nie wie jak, ale na pewno się pojawi trochę, na pewno się z Minecrafta pojawi. Nie wiem, bo wiem, że on oglądam serię z Minecrafta, czy robi projekty, a w sumie to sobie odbiorę rzeczy. Robi projekty typu gry z widzami, gry z widzami na przykład na serwerze brodaci.net. Gdzie tam raczej nie dostanę się. Robi serię na przykład budowanie wiosek, tak dalej. No niestety ja się tam nie dostanę, bo sporo ludzi ostatnio z tego co słyszałem wykupuje VIP-y i tak dalej i ciężko się jest naprawdę dobić na serwer. Więc to tam raczej nic z nim nie będzie. Ale bardzo możliwe, że coś innego się pojawi. Poznałem w ogóle też propos tego turnieju bardzo świetnych ludzi, szczególnie tak z jednym skrapem, w sumie nawet parę odcinków jeszcze z nich będzie, jeden z Overwatcha już teraz będzie. Może uda się coś nam razem z Lola nagrać, bo on mówi, że gra w Lola jest całkiem dobry i że lubi Lola. Gość jest naprawdę świetny, świetnie mi się z nim gada i tak dalej. Dlatego postaram się, żeby coś z nim było. Dobra, już mam trzy podstawowe moje spele. Już mam leczenie na fullu. Dobra, nie, zostawmy ich. Przeszukajmy sobie tutaj. O, jest różdżka, dobra. Są żelazne buty. Okej. Ja chcę tutaj mieć... A dajmy wypchnięcie.
Dobra, to będzie, to będzie, to będzie, to będzie. Fucking hell, gościu. Nie uciekaj mnie. O, spodnie. Dobra, ja uciekam, bo nie chcę mi się już z nimi pić. No, na pewno z Scrapem coś nagram. Może się uda coś z innymi. A bardzo bym chciał. A kurde, miałem mało health'a, zapomniałem się uleczyć. No dobra. No to nic nie będzie. Z tego, z moich wizardów mistrzowskich. Kurde, coś mi nie idzie, a tak tą gierkę lubię. Tak, musi się wczytać wszystko spokojnie. Tu, 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 musimy poczekać chwileczkę. Moim plecko powiedzieć, tak, super. To jeszcze wizardcy, tym razem musi się udać. Nie zdążyłem wybrać kitu, no dobra, będę miał Mage'a. Czyli zapomniałem, co on robi. Leroy Jenkins, czy jakoś tak. Tak, przestałem gadać na chwilę, bo się zacząłem skupiać na tym, co znaleźć. O, sieć się bardzo przydaje, dobra. O czym mogę jeszcze pogadać, bo no, pasowałoby o czymś pogadać. Teraz trzeba uciekać, bo ten gościu mnie zabije. Mam różdżkę trzecią. Tak jakbym zaczynał z moim kitem. Dobra. Weźmiemy sobie to. Najwyżej jak będzie potrzeba, to sobie wezmę leczenie. Jaką ja mam klatę? Ja mam złotą. Ok, czyli potrzebuję żelaznych rzeczy. Dobra. Dlaczego wziąłem to złote, skoro potrzebuję żelaznych? Ogólnie jeszcze słyszałem, to znaczy w sumie widziałem ten odcinek, niedawno wleciał, jak teraz nagrywam. Hunter podpatrzył serię Purposa z serii z widzami. Więc jak się uda, to możliwe też, że z nim zagram. Bardzo bym chciał, żeby się tak udało. Więc to jest takie dotyczące odcinków, jakie się pojawią. Dobra, mam Rainbow Biła na 5 poziomie. I się właśnie odsunąłem, że ktoś by... Odsłoniłem, że ktoś by mógł mnie zepchnąć, ale nie zepchnął mnie nikt. Dobra, przydałaby mi się kolejna różdżka. Powiedziałem, żeby mi się przydała kolejna różdżka. Halo? Skrzynki, dajcie mi różdżkę. No skrzynki, co za niedobre skrzynki. Jedynie jednak sobie zostawię, bo jeszcze ktoś go będzie potrzebował, a to to też wezmę, to też wezmę. Jeszcze ktoś będzie potrzebował żarełka. A my nie chcemy dawać nikomu, chyba że się steamował z nami. Dobra, mam różdżkę, co by tu wziąć? Weźmy Frost Barrier i zjedzmy chleba. Chyba tu, a nie, to był tylko kwiatek, wydawało mi się, że ktoś tu jest. Kinel, fakinel. Dobrze, że mnie nie widział. O, ja cię już kręcę, ale to było bliskie. Mogę rozwalać, mogę rozwalać. O kurde, ale fajne, mogę rozwalać. Mogę teraz craftować? Mogę craftować, ty.
Mogę sobie zrobić diag zbrojkę. Wykupujemy to, bo się przyda. Dobra, idziemy na górę, bo tam gościu wyszedł. Może nam się go uda zabić. Na szybcie, na szybcie, na szybcie. Gdzie on jest? A, tego nie zabrał. Haha, jaki lamus, haha, jaki lamus. Znaczy nie lamus, tak po prostu sobie żartuję, bo gościu może być prawdopodobnie dość dobry. Ale nie zauważył skrzynek, to lepiej dla mnie. O, żelazne buty. Teraz potrzebuję tylko klaty żelaznej i klaty i spodnie, ale tak czy tak żelazne rzeczy bierzemy, żeby nie mieli inni. Dobra, ja idę tutaj, bo tam jest ogień, tam może ktoś jeszcze być do zabicia. Dobra, mam 3 diaksy i mam leczenie na 4 poziomie, jest dobrze. Tam ktoś do mnie strzela, bla 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 bla. Możesz mi... No dobra, nie powiem co, bo nie byłoby to zbyt przyjemne. A po drugie, ja nie chcę przeklinać na odcinkę. Dobra, schodzimy w dół skrzynki. O, jest leczenie na 5. Gościu tutaj jest. Idziemy go... O kurde, on miał odepchnięcie. Aha, jak ja w ogóle tego nie wiedziałem, że on miał takie odepchnięcie, to normalnie było oczywiste, że on ma... O nie, ale ja jestem głupi, 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 normalnie debil. To wychodzimy do huba, co się będziemy. Ale jestem debil, kurde. Czegoś takiego... A, dobra... Wy chyba widzicie moją myszkę, nie jestem pewien, ale... Znaczy to w sumie nie gra roli, bo... Jak widzicie, że na przykład się pokazał tak nagle najczęściej pod escape'em jest, to znaczy, że się normalnie wziąłem i zminimalizowałem grę. No. Rewards. Będziemy wołtować, mamy jeszcze 45 sekund. Spokojnie możemy zawołtować, o ile się strona nie zbuguje, a z tego co widzę się zbugowała. Jeszcze muszę poczekać, żeby się do końca załadowała, ale chyba to jest ta część zbugowana. O kurde, jaka świetna skrzynka, jaka świetna skrzynka, jaka świetna skrzynka. Tak. Lag. Lag jest. I to taki spory lag. Lag. Dobra, zabij mnie, bo ja mam laga. Czekaj, ci wyrzucę, o tak, zróbmy. No miałem laga, to się wytnie, jak to się mówi. No takiego laga to jeszcze, że mnie miał, szczerze mówiąc, że nie mogłem podnosić tych speli. To bardzo złe, że tak powiem. Nie powinno się tak dziać, ale się jednak dzieje i to złe.
Dobra, jednak to nie była ta część zbugowana na stronce do woltowania. Zawoltowałem i jest wszystko dobrze. Myślę, że sobie pociśniemy tak jedną rundkę i będzie. I sobie tutaj jeszcze zaspinujemy, bo dlaczego by nie? Exp. Nie wiem, na co mi ten exp, no ale dobra. Właśnie, bo jestem ciekaw. Napiszcie mi, na co tutaj jest exp. Nie można na to wskoczyć, abym się wskoczył tu do góry. No, zam, 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 zam. O, tu jest blok, tu jest blok, tu jest blok. No stary, nie uciekaj, stary, nie uciekaj. Nie, ja chcę tu skoczyć. Stary. Cofam mnie, co zrobimy tak. Jestem, jestem, jestem. Ja, ha, 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 jestem, 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 ha, 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 ha. Jestem, zbadżyłem. Czy zbadziłem, no bo teoretycznie tu nie można stawać, więc byłem na boku i takie pyk pyk i jestem. O, gościu mnie pomógł tam skoczyć. O nie! Nienawidzę tej mapki. Znaczy nienawidzę, bo jest po prostu zbyt otwarta. Dobra, już nie ma tego buga. Dobra, bo ja nie ma jak tu pokazać mieczem sojusz, więc mu pokazałem kucaniem. Bo nie chcę jeszcze zginąć, a prawdopodobnie by mnie zabił. Rainbow Bill. Rainbow Bill. Rainbow Beam. Chyba ktoś mnie atakuje. Nie, ja nie chcę być atakowany. Rainbow Beam, Rainbow Beam. Odejdź. A, bo ty jesteś ty, okej. Okay. A, ty masz klatę, ty nie masz hełmu. Trzymaj hełm. Trzymaj hełm. A teraz będzie tak. I proszę. Zniszczyłem gościa. Heal. No w plecy. No w plecy. Ja wiem, kto mnie zabił. Ja wiem, kto mnie zabił. Ja chcę do tego slutu, tu, slut. Aha. Kliknąłem return, to robi. W plecy to tak nie wolno. O mój Boże, jak mi strasznie nie idzie dzisiaj. Co to się dzieje? Naprawdę. Tak mi nie idzie jak nigdy. Dobra, pociśniemy jeszcze jedną rundkę, skoro rundki mają być takie króciutkie i skończymy odcinek na dzisiaj. Niestety będzie więcej rundek niż wygrany. W ogóle czy ja wygrałem jakąś rundkę dzisiaj? Pasowałoby, żeby chociaż jedną wygrał. Gościu, co ty masz za... Masz buty, masz spodnie... Aha, okej. Okay. Albo ja cały czas jadę na tym resource packu, okej. Okay. Spells of destruction... support spells... Misko spells, okej. Okay. Trzeba iść tam. A nie, tam trzeba iść, dobra? Tam są dwie skrzynki. Kurde, to mi się mogło przydać.
Uciekać. Gościu, ja nie chcę jeszcze zginąć, ja nie chcę zginąć. Jeszcze nie mam czarów przypisanych. Weźmy Ice Walla. Ice Barrier to się nazywa, ale będę mówił na to Ice Wall. Nie mógłbym wziąć Ice Trapa, ale to nie. Bo Ice Trap nie jest aż taki dobry. Znaczy, jest dobry, ale dla mnie tak dobrze nie działa. Jakoś nigdy się nie sprawdził. Nie sprawdził tak dobrze. Dobra, muszę. No serio. Jest tego sta. No dobra, zabrałem. Czy zabrał? Już nie wiem, już mi się tak wszystko myli, że. Mogę ci dać tylko złote rzeczy, bo żelazo ich nie daje nikomu. No, poza jednej osoby, no ale to jest co innego. Trzeba szybko coś zebrać, bo te czary moje, przede wszystkim trzeba różdżkę zebrać, przede wszystkim różdżkę, przynajmniej jedną jeszcze, bo ja muszę mieć heala. A, ty jesteś Red Riser. Okej. Dobra, zostali zabici oboje, więc jest dobrze. Zaraz mi ktoś coś przyjdzie i zabije od tyłu, no ale. No nie, ja chcę właśnie tą żelazną zbroję. Dobra, jest żelazna zbroja. Podnosimy to. Podnosimy flasza, podnosimy heala. Nie, wiedziałem, że ktoś mi tu przyjdzie. Wiedziałem. Sleek Jukes, jak to mówią Anglicy. O nie, zostałem trapnięty. I mi się życie nie odładowuje. Kurde, no tak, no już miało dobrze iść, ale coś nie poszło dobrze i. No dobrze, myślę, że skończymy na tym jakże niepozytywnym akcencie odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam do kolejnych filmów.